tego. A ja bym tak tylko chciałem też, bo to pan radny się pyta. No są sołectwa, gdzie podatek się no, zbiera i 6 tysięcy, 7 tysięcy na ratę, a są sołectwa, gdzie się zbiera 800 zł, prawda, czy 600, więc tu jest taka różność. Rozbieżność duża, dokładnie, a nawet czwarta rata to jest 120 zł z całego sołectwa, więc... Ja bym, ale... Nie, bo są sołectwa duże, gdzie jest 6 tysięcy, prawda, i 5, a są sołectwa, gdzie jest 2000, 1500, 800, 200 zł tylko, więc nie. Myślę, że Państwa tutaj jeszcze to jest... Tak jak na Korfole, 120 zł. Dlaczego są dzisiaj między innymi wystąpili, bo chodzi o to, że właśnie tutaj Jarek powiedział, że... Są to konkretne nieraz kwoty, to jest tak, im dalej od centrum Leszna, bo kto mieszka powiedzmy w centrum Leszna, czy Zaborowa, to ma pocztę, ma banki, kto ma internet. Natomiast najtrudniejsza sytuacja jest na wsiach, gdzie jest powiedzmy wszędzie daleko, gdzie ludzie płacą sołtysowi i jeżeli zapłacą terminowo, sołtys od tego prowizji ma. Jeżeli sołtys się na przykład nachodzi, ludzie mu to płacą poza terminem, tak trzeba sołtys jeszcze tej prowizji nie ma. Dlatego no, dlatego ten wniosek, uważam, że no, zwłaszcza na tak zwanych wioskach dalekich, gdzie ten sołtys się musi nachodzić i potem te pieniądze nosić i jeździć wpłacać, no to jest to podwyżka konkretna, ale niezależnie jakoś nieuzasadniona. Nie jest jej co uzbierasz. Znaczy w większości dzisiaj to płacą przez internet. Ja mam sołectwo, mam powiedzieć, bardzo duże, ponad 200 tam podatników. Sołectwo dość jedno z większych, ja wyględy zaborów. I na przykład jak roznosimy decyzje podatkowe, jest, proszę sobie policzyć, 200 decyzji, które my roznosimy. To jest dzisiaj na dzień dobry zaoszczędzamy około 1500-1700, żeby wysłać pocztą. My roznosimy tak, sami, samochód, telefon, wszystko w własnym zakresie. A podatek, ja na przykład mam ponad 200 podatników, na palcach mogę policzyć jedne ręki, ile mieszkańców płaci. Bo większość płaci przez internet. 70% mam osób, którzy są nowi mieszkańcy. To znaczy, jeżeli mogę zadać... Nie przerywaj. Przeważnie płacą tam, gdzie są małe, gdzie są gospodarstwa, gdzie jest mieszkańcy sam. Ale to są podatki, które z gospodarstwa są, nie są duże. Bo jeżeli jest za podatek na rok, przypuśćmy, ma tam 120 zł, to na rok przypuśćmy 30-40 zł. To jest 4 zł do mieszkańca, 10% przypuśćmy i od tego jeszcze trzeba obliczyć 22-23% podatku. To wychodzi 2 zł. Ja mówię, to tak, to jest... Proszę, to tak wychodzi. Że ci, co mają działki po 1500 metrów i płacą szkodą na ratę 200 zł, czy 189, to jest wszystko elektroniczne, nie przesyłamy. Natomiast osoby za to przeważnie płacą i to w 90% osoby starsze, które na jedną ratę mają 8 zł, prawda, czy 9 zł. I to tak naprawdę trzeba jeszcze do nich iść, bo nie są w stanie przyjść. Więc to są, więc ja mówię, tutaj wiadomo, za 5-6 pracy się nie płaci, więc te wsie, tutaj jak Korfowa, jak na Powązki, czy to są... To jest takie udogodnienie dla osób starszych. Tak. To jest udogodnienie, bo w młodzie, jak mówię, co mają wysokie, to wszystko przez internet płaci. Bo nawet właśnie, gdzie jest na przykład są, to raczej większość płaci albo do urzędu, albo... Nie ma to tak, a każdy to trzeba roznieść. No to proszę Państwa, to też jest zgoda, to też się wszystko robi, co jest możliwe. Proszę Pan, na śmieci musi użyć źródło. Ja mówię, to też jest wygoda, ale po tej wiadomo, ja mówię. To znaczy, mówię, ci, co płacą duże podatki, bo są, które płacą na rok 800, nie wiem, 3000 zł, przez internet, a tu tylko zostają osoby starsze, które, ja mówię, płacą 6 zł na ratę, 8, 12, więc to jest... Z tej prowizji nawet tam nie stać.
To znaczy, ja mówię, to jest takie, że tak powiem, no, to jest takie, że to proszę Państwa, nie rozstrzygamy teraz, nie rozstrzygamy Panie Reszku problem, kto chce być, a kto nie chce być sołtysem. To jest czas wyborów. Wtedy decydujemy, kandydujemy, bo ci kandydujemy. Przypominam Państwu. Mało, bo się nie podoba, to się nie pana sołtysa. Jest radny, nie wystarczy. No, ma kontakt z ludźmi, pracuje dla społeczeństwa i mówię. Tak, ale to nie radna, to mieszkańcy wybierają, a nie sam sołtys. Ale przepraszam cię bardzo, nie słyszałam, żeby kogoś wybrali na siłę. Ale jeżeli jest kandydatura, to człowiek nie idzie dla pieniędzy, tylko idzie, żeby coś zrobić dla sobie. Jeżeli nie idzie dla pieniędzy, to dlaczego zgłaszacie sprzeciw i chcecie pani mieszkać? Ale to chcę podpisać. Nie wiem, ja nic nie podpisywałem w sprawie podwyższu. Proszę Państwa, to nie jest raczej zamknięte, jakbyś nie chciał, to ludzie też nie wybrał. No więc dlatego jestem się cieszę. Znaczy tak, że nie rozstrzygamy tego terminu. Nie mam problemu. W odróżnieniu wyborów do Rady Gminy zgłaszam ja jako kandydaturę osobę. W odróżnieniu do jako sołtys to nie ja zgłaszam samą siebie, tylko zgłasza mieszkaniec. I to mieszkańcy wybierają. I to jest całkowicie odmienne wybory pod względem wyboru. Nawet musisz wyrazić zgodę. Mieszkańcy wybierają. Wy są członkowie. Panie przewodniczący, proponuję dalej. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę, że rozmawiamy w sprawie poboru, której uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Inne tematy, no, no nie ma sensu, prawda? Chyba, że chcemy tutaj zostać po naszym posiedzeniu. To znaczy, panie przewodniczący, będą sołtysi na sesji, można, że nie, tak powiem, no, więc... w tej chwili, no, no nie będziemy rozstrzygać. Bo wyjdzie, że trzech radnych się bije, że tak powiem, o kasę. No, chyba, że chcemy się sprowadzić sobie na temat jeszcze, prawda, panie mówicie? Tak. Proszę Państwa, no, uzasadnienie Państwo mają, wszyscy Państwo przeczytali. Chyba, że ktoś z Państwa uważa, że to jest absolutnie za mało, albo jest to niesłuszne i zmieniamy to, no to słucham. No jeżeli nie, no to zostajemy do głosowania na sesji. Teraz przechodzimy do kolejnego, 8 punktu. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. I tutaj to jest znowu, proszę, żeby nie dotknąć tematu radni sołtysi są radnymi odwrotnie, mianowicie to już sprawa, gdzie od dłuższego czasu sołtysi na ten temat mówią, bo w tej chwili mają chyba sołtysi 150 za posiedzenie, za udział w posiedzeniu. Natomiast ja to macie w moim uzasadnieniu, że spełnieniem funkcji sołtysa dziejącego bezpośrednio w terenie związane jest ponoszenie kosztów. Zalicza się do nich i do tych kosztów. Udział w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji Rady, spotkaniach z wójtem, zebraniach wiejskich itp. itp. I dieta powinna stanowić formę rekompensaty za poświęcony czas i zwrot wydatków, np. za używanie telefonu prywatnego, jakie są tu sprosi w związku z wykonywaniem czynności w ramach sprawowanej funkcji społecznej. I tutaj jest przymiarka, żeby była to dieta ryczałtowa, a nie jak do tej pory. Znaczy musi być dieta ryczałtowa, tak. Nie za posiedzenie, bo może być tak, że sołtys, który się nabiega, nachodzi, akurat nie przyjdzie na posiedzenie, bo nie będzie mógł na przykład. I wtedy, no, chociażby to, o czym czytałem, te koszty mu wtedy, no, nie wchodzą. Natomiast moje wątpliwości tutaj budzi fakt, że no, ja rozumiem, że ta dieta jako mobilizowała sołtysów, że oni wtedy dużo chętniej przychodzi na sesję, a sołtysi są takimi jakby no łącznikami tego, co my, o czym my mówimy tutaj, to w centrum gminy z tak zwanym terenem. Natomiast żeby nam to nie spowodowało, że sołtysi mówią, aha, już mamy ryczałt, to już na sesjach nie musi bywać. A wiem z doświadczenia, że jak cokolwiek się dzieje, to ludzie, zwłaszcza na wioskach dalszych, przychodzą przede wszystkim do sołtysa, pytają, pani sołtys, pani sołtys, o co chodzi? I wtedy sołtys powinien tłumaczyć. Natomiast jak sołtysa nie ma na sesji, to ty powie, nic nie wiem, prawda? Panie przewodniczący, wyborcy oceniają w przyszłych wyborach, czego robią, czy nie, aha, to też
zgadza się, jest racja. Jeżeli sołtys będzie no, niegramotny, no to... No już panie przewodniczący, były takie sołectwa, gdzie sołtysa w trakcie kadencji zajmowano, bo się nie wywiązywał ze swych obowiązków, więc mi się wydaje, że będzie to przykład dla innych i przesadzony sołectw. Dokładnie, no skoro się nie interesuje, no to po cóż, panie? Bo pytają, że raczej ludzie są odpowiedzialni. Ale nie mam wtedy nie Radny ma obowiązek ubezpieczenia. Sołtys nie ma. Ale do tej pory tak. Ale do tej pory tak było. Musimy to zmienić tak. Ale w przypadku, jeżeli będzie to dieta ryczałtowa, to jak będzie z tym obowiązkiem uczestniczenia w sesji? Ale nie ma sołtys obowiązku. Nie ma. Czyli nie będzie. Zgodnie z ustawą, zgodnie z środkiem. Sołtys ma utrzymywać kontakt między gminą, a to jest jego problem, jak ma to robić. Czyli tego obowiązku ta dieta nie będzie narzucała? Nie możemy. Nie może. Bo jako do ogólnie to czyli jak to tutaj czytamy w punkcie drugim paragrafu pierwszego, że dieta stanowi rekompensatę czasu poświęconego za udział w sobie Rady Gminy Leszno, zebrania sołectw, spotkania Rady Gminy Leszno, także rekompensatem kosztów służbowych, telefonicznych, dostępnych internetu, zakupu materiałów biurowych oraz innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa. Tak. 150 za posiedzenie, ale mówię, że nie możesz być za posiedzenie, tylko dieta ryczałtowa. Jednorazowa tutaj chyba. Jeżeli były dwie sesje, to było 300. Tak, tak. Nie było teraz sesji, to nie łączy. W czasie wakacji. sesji w ogóle, zwyczajnych, nadzwyczajnych, czyli razem powiedzmy, nie, no,
Nie, więcej. Nie, w kadencji. Czyli jeżeli w kadencji było około 55 sesji, no to ile to wypada? Powiedzmy, no nie no, jeden przecinek kawałek sesji. No to tak, jeden przecinek kawałek sesji, tak, jeden przecinek kawałek 150 zł, no to te 200 jest powiedzmy w miarę uzasadnione, żebyśmy się nie kłócili, co będzie 187 czy 213, prawda? Ale. Słucham? Że no, że jeżeli to było te. 1,15. No tak, nie rozumiem, jak to się no to nie, żeby po prostu utrzymać dotychczasową kwotę mniej więcej. A jeżeli już jej nie utrzymywać, to już minimalnie mu zwiększyć. Zresztą, to żeby na drogi nam wystarczyło. Dlatego, proszę Państwa, dlatego tam do Państwa ulicy trzeba się zapytać. Proszę Państwa, jest pierwsza propozycja. To jest finanse. Proszę Państwa, pan Leszek Zebrowski, 200 zł. No dobrze, to jest prowizję podwyższamy i je to podwyższamy? To można by nie, nie, to jest propozycja. No, ale właśnie zostanie 500 zł. Nie, 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 co, że dlatego, że mam inne zdanie na ten temat, mam prawo mieć. No bo podwyższamy i dietę, i prowizję, to zdecydujmy się. Mam tak dużo pieniędzy, żeby każdemu rozdawać, no albo prowizję, albo dietę. Czy nie za dużo na raz? Nie, nie, nie. No to 13% to jest przecież niewiele, co będzie od tego podatka i tak ludzie mało opłacają. Pozostawmy tam albo prowizję, albo dietę. Uwaga, pani skarbnik. No, nie, nie, nie. 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 Nie, sołtys był obecny na wszystkich sesjach rady, no to taka kwota z ubiegły rok to wychodziła po 2800 zł, tak? Tak. No nie wszyscy sołtysi byli obecni, były potrąceni. Natomiast przy stawce ryczałtowej 200 zł będzie doda sołtysa kwota 2400 zł. 400 zł. Zakładając, że jedna, no tak, bo zakładając, to no, sołtys nie ma obowiązku. Tak. Wyższe koszty z tego tytułu nie będą. Nie będą. Czyli przy stawce 200 zł, bo my tak żeśmy to przeliczali w tej chwili. Nie wiem, jak szczegulowanie. Więc myślę, że jeśli to faktycznie przyjmiecie Państwo po 200 zł, to te skutki finansowe no, nie będą takie, bo my rzeczywiście niektóre osoby dostaną po prostu mniej niż dostawały w roku 2014. Proszę Państwa. Tak, osoby, które nie uczestniczyły w sesjach, no to rozumieliście. To znaczy, proszę Państwa, ja powiem tak, ja może w ogóle nie powinienem się wypowiadać na ten temat, bo jeszcze i sołtysem i radnym, ale już to pomijając. Nie będę mówił na tematy finansowe. Ale nie tak dawno był program, że gdzieś w jakimś tam gminie na Pomorzu w ogóle nie było sołtysu, bo ludzie zrezygnowali. I tak imienia tej roboty papierkowej, tego wszystkiego. Więc to mi się wydaje, że tak dla zachęty. Natomiast ja mówię, ja nie mówię tu w stosunku co do mojej osoby, bo ja najmniej się tutaj bardzo udzielam. Ale więc ja mówię, że tutaj może dla zachęty, bo niech pracują, niech tutaj mają kontakt, prawda, z społeczeństwem i gminą, tym bardziej, że mamy coraz więcej młodych mieszkańców, nowych mieszkańców. Niech tutaj sołtysi, prawda, się wykazują i na rzecz gminy, że tak powiem, Jarek, owocnie działa. Jak się nie skusi. Słucham? 200 zł też się nikogo nie skusi. No, no to już zależy od sołtysa, więc skutek. Dobrze, proszę Państwa. Ale to 200 zł to jest na pokrycie kosztów. Tak, więc ja mówię, że tutaj, no bo musi dojechać, musi zadzwonić. Ale to jak rozumiem, to już zostaniemy jako radni sołtysi, czy my jako już radni, to jako sołtysi jesteśmy, to nie dostaniemy, tak? Czy dostaniemy? Jest zapis, że dostaniemy. Tak, jest zapis. Pani, zajmijmy się, mogę was zapomnieć.
To jest dlatego cię pytam, żeby na końcu nie to sala. Ja ten dzisiaj widziałem. W paragrafie drugim, trzecim jest zapis, że sołtysom sprawującym mandat rażnety. No tak, przepraszam. Powielającym dietę na podstawie niniejszej uchwały przysługuje również dieta ustalona dla radnych na mocy odrębnej uchwały. Proszę Państwa, mamy w tej chwili propozycję jednomonarchiska Zubrowskiego 200 zł, Pani Skarb wydolimy. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Myślę, że to jest rozsądne. To znaczy, myślę, że zostają już tak. I te 13%, ponieść te 3% tak. I te 200 zł. Z wielu doświadczenia, że kontakt z terenem no, musi być, on jest, musi być zapewniony, jest arcyważny. No, no dobrze. To znaczy, że panie przewodniczący, tutaj tak no, nie wgłębiał się, czy pan sołtys będzie na sesji, czy nie, no bo go później mieszkańcy rozliczą. Także. To znaczy, ja że tutaj, że tutaj no, każdy chyba jest, no nie wiem, rozumny i wie, że po to jest sołtysem, żeby reprezentować daną wieś i rozwiązywać problemy. Natomiast jeżeli ktoś się nie interesuje, no to już jest problem mieszkańców i danego sołectwa. A małe pytanie, a jak mają na przykład inni sołtysi w gminach Kościelnych, mają nawet nie zorientowane w ogóle? Jak na jakich zasadach? To może panowie są też się wiedzą. Kto jest, słuchajcie? Pani Iwona to ma. Tak. No właśnie. Ja pani Iwona. Sama je robiła. We wszystkich gminach ościennych już są diety ryczałtowe. No. Bo muszą być diety ryczałtowe. Nie możemy płacić za sesję. Bo to jest tak jakby zmuszanie sołtysa wobec.